No witajcie, witajcie. Dzisiaj byłem w Koninie, kupiłem sobie takie profile, ale chyba kupiłem je niedobre, bo 35x35. Tutaj te profile chcę sobie zamontować na suficie, w miejscu, gdzie pójdą półki i pawlacze. Ale chyba się z wymiarem trochę rozpędziłem, bo wydaje mi się, że się mi nie zmieszczą. To jest 35x35, ścianka dwójka. Jest tego tutaj 6 metrów bieżących, 3 lagi po 2 metry. Ale w sumie nie o tym chciałem mówić. No. Generalnie mam teraz etap taki, że tam do struktury kotwiczne mam już wszystko powiercone. Podłoga jest, to już widzieliście, wcześniej jest zarzucona. Zamówiliśmy sobie taki beton. Ja mówię, że to jest zwijany beton. Dosłownie w przenośni, no bo to jest wykładzina PCV. Tak może z bliska pokażę mniej więcej, jaką ma strukturkę, jak to wygląda. Od spodu jest taka troszeczkę podbita takim cieniutkim filcem. Także mówię, jak będą jakieś tam nierówności, jakieś tam różne takie niedoskonałości podłogi, bo podłogi niestety nie mam tutaj nowej, mam tą, która tu w tym busie pracowała, służyła kupę lat. No i tak w sumie miałem już strukturę przykręconą, już miałem tą podłogę przykręcić śrubami do listew drewnianych, które są pod spodem. Właśnie jeszcze muszę w ogóle wymiary sobie listew jeszcze poprzenosić gdzieś na boki ścian, bo mogą mi się te miejsca, gdzie są listwy drewniane, jeszcze przydać do jakiegokolwiek montażu innego sprzętu, który będzie montowany w samochodzie, no bo zawsze chyba lepiej się przykręcić przez płytę do listwy niż tylko do samej płyty, nie? Bo to zawsze będzie takie połączenie moim zdaniem solidniejsze. Więc muszę sobie te płyty za pamięci poznaczyć. No i generalnie wymyśliłem tak, że jak ten zamówiłem sobie, bo w sumie z pokryciem podłogi miałem jeszcze czekać, ale z drugiej strony sobie później myślę, bo tak, nie chciałem jakichś paneli dawać czy czegoś, bo to dodatkowe jednak kilogramy. Taka faktura i taka struktura i kolorystyka nam odpowiadała. I generalnie wybór, bo to kupowaliśmy w komforcie. W komforcie jest naprawdę spory wybór przeróżnych wykładzin, a ktoś chce tam w stylu jakimś wielskim, w stylu kowbojskim, w stylu jakimkolwiek by tylko chciał, to może by i parkiety, i płytki, no sami wiecie, no wykładzin PCV są naprawdę miliony rodzajów. I kupiliśmy to wcześniej, dlatego że tak sobie wymyśliłem, że jak sobie wyjmę z powrotem tą podłogę ze środka, ona jest cięta laserem, bo to jest podłoga w jednym kawałku. Położyliśmy, Tomek mi pomógł tę podłogę wyjąć, położyliśmy sobie tutaj na tej wykładzinie. Tutaj tam z jakimś małym naddatkiem i pomyślałem sobie, że no tak będzie najłatwiej, żeśmy ją obrysowali, teraz sobie to nożyczkami wytnę, tu na bokach zostawię trochę naddatku, dlatego żeby sobie spróbować wypuścić tą wykładzinę tu na to ocieplenie, które tu jeszcze przyjdzie, a tu jeszcze przyjdzie płyta, ten mata kauczukowa, tak tam jest. Taka cięższa, bo tam kawałek kleję te 25, no mi się wydaje, że ona będzie mi przeszkadzać później do montowania tych paneli wykończeniowych. Więc dam cieńszą taką, ona ma chyba 12 albo 15 mm. No także tu pójdą takie i chciałbym tą wykładzinę podłogową, żeby mi się troszeczkę tu zawinęła do góry. Nie wiem, czy to coś da, no, tak sobie wymyśliłem, żeby się wywinęła do góry. Tu zrobię wszędzie na zero. Tutaj poza tym, gdzie będzie struktura kotwiczna, będzie jakiś stopień, podwyższenie. Tam w tamtym miejscu, jak jest noga od fotela, ta prawa tylna, tam gdzieś będzie ogrzewanie, Ebersprecher. Nie kupiłem Chińczyka, tylko kupiłem oryginalnego Ebersprechera, bo mam się wydaje, że jednak coś tam w tej firmie w jakości zawsze jest, a nie, że tam Chińczyki tylko ludzie kupują i tych Chińczyków dorabiają. Nie wiem, ile oni muszą tam płacić za pracę tych ludzi, że to takie grosze kosztuje. Ale to już jest tam może temat na osobną pogawędkę. No ludzie kupują i niby im to działa. Ja generalnie na obydwu busach miałem Ebersprechery kupione i nie miałem z tymi ogrzewaniami problemów. No, ale wracając do tematu, i tak, tu gdzie będzie podest, część tej wykładziny wytnę i to co wytnę, teoretycznie powinno mi starczyć, żeby właśnie wyłożyć ten podest na wierzchu. Tu jest taki, tu trochę nadmiaru, tak widać, zostaje i tu zostaje nadmiaru. No to z tego nadmiaru sobie później ewentualnie dotnę pasy, które zrobię wyłożę ten stopień, który tu powstanie. No bo tu będę miał kawałeczek stopnia i później ten stopień będzie odchodził jakoś tu po skosie i tam pod tę ławkę będzie wchodził. Także tu będzie to generalnie wszystko podwyższone do tego poziomu. No i także tak to sobie wymyśliłem. Także teraz przytnę to wszystko nożyczkami przy liniach. Nadmiary sobie zwinę, gdzieś wrzucę na regał. Będą później do dalszych wykończeń. A tak sobie wrzucę tą podłogę w całym kawałku. A tak wiecie, teraz będzie struktura kotwiczna. Zacznę jakieś inne graty montować. Czy nawet bym założył tę skrzynkę elektryczną, którą tam ubudowałem.
i teraz słuchajcie, dociąć to wszystko. Znowu bym musiał z tektury jakieś szablony robić, kombinować i to by nie wyszło. A tak mam praktycznie, będzie jak laserem wycięta. Taką mam nadzieję. Także pewno by też zaraz się brał za cięcie tego gumolitu. O, witajcie, witajcie. Zacząłem trochę sobie wyklejać tym Alufoxem i muszę wam powiedzieć, że jest git. No, jest to Alufox bez warstwy klejącej od tamtej strony, więc psikałem to sobie takim bolem klej do tapicerki. No i także zobaczcie, jak to ładnie przywarło. Także tu w tej chwili mam izolację położoną w grubości 25 mm bead mat razy 2. No i plus to ma chyba gdzieś około 6-7 mm grubości. I jest podwójnie ta folia aluminiowa i zbrojona jakimś tam sznurkiem, nicią. No także, także fajnie, fajnie to przywarło, naprawdę fajnie się to trzyma. Teraz sobie wrzucę gumolit, wrzucę tą skrzynkę elektryczną. No i muszę zacząć dziergać kable, bo to już chyba jest ostateczny moment na to, żeby to zrobić. Na pewno po wrzuceniu skrzynki najpierw sobie przeprowadzę te od fotowoltaiki, bo one są takie dość sztywne i niewdzięczne. Więc wprowadzę do skrzynki już tak na gotowo, no a resztę będę dopiero kminił gdzie, z czym i jak iść. No, gumolit mam wycięty, czyli mój beton zwijany tak zwany. Także zaraz go zwijam w rurkę, wciągam tutaj do środka, rozwijam, zobaczymy gdzie leżą. Gdzieś tu jakąś kamerkę zawieszę, może się coś nagra. No i co powiecie na to? Zobaczcie, zalałem beton tyle metrów kwadratowych w trybiga. Dobra, sadzę teraz po moją skrzynkę elektryczną. A wy sobie patrzajcie, jak będę ją tutaj wciskał. O, tutaj. Nie daleko, paluchem w tą stronę. O, tu, na tym kole. O kurde, trochę to waży. Niestety. Przed lustrem spędziłeś dni. To lustrze to niestety.
co o tym sądzicie? Takie wydaje się w miarę skrojone na miarę tutaj. Nie wiem tylko czy ta wtyczka. Kupowałem ją na Allegro, się wydawała dość niska, no ale generalnie są niższe kątowe wtyczki. Ta jest trochę wysoka. Nie, może utnę jej tego dudola, to będzie niższa. Nie wiem czy mi się do strażu łóżka zmieści, może mi się zmieści. No, tak to wyszło. I wam powiem, że jestem zadowolony z tego. Teraz tylko, żebym jeszcze trafił tymi śrubkami w dziurki. Tu będę musiał jeszcze przetwornicę odkręcić, bo jedną śrubę mam akurat wypadła pod tym. Jedna jest tu. No jedna jest za przetwornicą, tu jest druga, trzecia, czwarta i na nadkolu są jeszcze, ale do tych na nadkolu jak ja dojdę teraz, to nie wiem. Może się jakoś uda. No i także od razu ta listwa dolna robi tutaj wykończenie tego i wygląda elegancko.